Dzień dobry, witam Was serdecznie na feriach z GOKiem. Witam serdecznie dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszych zajęciach online, na feriach z GOKiem Zimowe Rozmaitości. Na dzisiejsze warsztaty przygotowałam laurkę w formie obrazka na Dzień Babci i Dziadka. Ponieważ myślę, że wszystkie dzieci pamiętają o swoich kochanych babciach i dziadkach i laurki nasze będą wyglądały tak, jak tutaj na tablicy są zademonstrowane. Do wykonania takiej laurki musimy sobie przygotować talerzyki, najlepiej przezroczyste i białe lub kolorowe, które będą naszym tłem. Mamy takie różne talerzyki, które możemy wykorzystać do zrobienia naszej laurki. Będą nam jeszcze potrzebne zdjęcia, jakieś wydrukowane napisy, ewentualnie obrazki, które dzieci same wykonają. Ja zademonstruję, jak wykonałam taką laurkę na niebieskim talerzyku dla dziadka. Użyłam do tego wydrukowanego takiego napisu, który udekorujemy różnymi diamencikami, serduszkami, które na pewno wszyscy w domu mają. Powiem, że często mówiliście, że sobie kupiliście jakieś nowe ozdoby, które dzisiaj możemy wykorzystać podczas zajęć. Do wykonania laurki dla dziadka użyjemy kółeczka, ponieważ nasze talerzyki są okrągłe. Weźmiemy sobie niebieski talerzyk, sprawdzimy, czy to kółeczko jest tej wielkości. Tak. Teraz odrysujemy sobie kształt kółeczka. Szybciutko wytniemy. Tu zademonstruję Wam już taki, też przygotowałam zdjęcie, które też może być użyte do naszej laurki, ale my będziemy robić teraz laurkę dla dziadka. Marujemy nasz obrazek klejem. Przyklejamy do talerzyka. Staramy się robić to dokładnie. Teraz wyszukamy sobie ozdoby, które będziemy mogli użyć. Myślę, że pięknie będą wyglądały kolorowe diamenciki. Które już są podklejone. Wystarczy je tylko oderwać i przyozdobić. Na przykład z jednej strony damy 4 diamenciki i z drugiej strony. Myślę, że w tym kolorze diamencików wystarczy. Możemy jeszcze użyć, bo bardzo są ważne serduszka na takich laurkach, jedno większe, które będzie serduszkiem dziadka i dwa mniejsze, które będą pokazywać, że dziadek ma dwoje wnuków. Odklejamy sobie
klej, który tu karteczka jest zabezpieczony i bezpośrednio przyklejamy do naszego talerzyka. Musimy się wykazać troszeczkę cierpliwością. Te papierki są bardzo dobrze przyklejone, ale poradzimy sobie. Tu jest. Żeby nasza laurka była jeszcze bardziej strojna, możemy użyć też sztucznego śniegu albo brokatu, który nasypiemy na talerzyk. Może użyjemy sobie sztucznego śniegu troszkę. Obsypiemy sobie laurkę i to będzie nasz ruchomy śnieg, ponieważ Dzień Babci i Dziadka przypada w styczniu. Chyba wszyscy wiemy, 21 styczeń to jest Dzień Babci i 22 to jest Dzień Dziadka. Teraz jest praca, przy której muszą pomóc Wam rodzice. Najlepiej jak w pobliżu będzie dziadek albo, to właściwie nie, bo jak będzie laurka dla dziadka, to najlepiej jak może nam mama albo tata. Musimy teraz koło obkleić nasz talerzyk, żebyśmy mogli przykleić do niego przezroczysty talerzyk. Musimy to robić ostrożnie, ponieważ klej jest bardzo gorący. Jeśli się przyklei nam do ręki, to się poparzymy. Już mamy obklejony talerzyk. Teraz wystarczy, że przyłożymy sobie równiutko i przytrzymamy chwilkę, aż te dwa elementy nam się skleją. Nasza laurka wygląda w ten sposób, że jest taki ruchomy śnieżek. Jeżeli chcemy, żeby to była taka laurka, która będzie leżała gdzieś u dziadka na komodzie albo na jakimś stoliku, to nie musimy zawieszki mocować, ale fajnie wyglądają takie laurki obrazki. Dlatego proponuję, żebyśmy zrobili taką zawieszkę z jakiejś czerwonej kokardki, którą też przykleimy na gorącym klejem. Wkładamy sobie taką kokardkę. Podklejamy nasz talerzyk i przykładamy tą rzeczkę. I nasza laurka już jest gotowa. Może jeszcze przykleimy. Tutaj mamy już gotowe zdjęcie wycięte. Taką wspomnienia z wyjazdu z dziadkiem i z babcią i z rodzicami gdzieś w góry, gdzie można ulepić bałwanka i uwiecznić to na zdjęciu, a później przykleić na przykład takie zdjęcie do naszego talerzyka i zrobić z tego piękną laurkę. Tu na pewno też wsypiemy trochę naszego sztucznego śniegu. Taką zaspę jakąś zrobimy i będzie to taki ruchomy śnieg, który będzie przypominał nam, że bardzo lubimy w zimie śnieg. Z tym klejem uważać, popracować, żeby on nam wypłynął
No i jeszcze kawałeczek. I możemy przykładać nasz przezroczysty talerzyk. Sobie weźmiemy w ten sposób. O! I zobaczcie, jak wygląda nasz kolejny obrazek, który możemy podarować babci albo dziadkowi. Myślę, że tu już nie będę robiła zawieszki. Tu już wiecie, jak to wykonać. Tylko przypomnę jeszcze, jakie materiały musicie sobie przygotować do zrobienia takiej laurki. Ważny jest przezroczysty talerzyk. Można, jeśli ktoś nie ma, do talerzyka przykleić jakąś folię, ale bezpieczniejsze są takie przezroczyste talerzyki. No i ważne jest, żebyśmy też mieli troszkę ozdób, bo zawsze można udekorować serduszkami, diamencikami albo powycinać takie elementy z pianki. Myślę, że poradzicie sobie z tą pracą i dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam Was na kolejne warsztaty, które niedługo się odbędą. Dziękuję.